Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, to jest kolejny odcinek, zagramy w Hearthstone Heroes of Warcraft, ale dzisiaj będzie odcinek z otwierania pakietów, ponieważ jak widzicie tutaj koniecznie chcą mi się te karty uwolnić z tych pakiecików, to są pakiety z nowego dodatku do Hearthstone'a, do Przedwiecznych Bogów, jak widzicie ładnie są zapakowane, znaczy takie opakowanka z okiem Sifuna, tam Situn. Bóg przedwieczny, wielooczny, mackowaty, oślizgły. I mamy 8 pakiecików. 3 pakieciki dostałem za to, że po prostu odpaliłem Hearthstone'a, a pozostałe 5 dostałem za to, że zaliczyłem dzienne zadanie, które polegało na zwycięstwie dwóch partii, na wygranej w dwóch partiach w nowym typie, w standardzie. Tam, gdzie mamy tylko karty z podstawowych talii plus dodatku klasycznego oraz dwóch ostatnich dodatków, czyli wszystkimi kartami poza Klątwą Naxxramas i poza Gobliny versus Gnomy. Ponieważ to są typy, to są w Magic the Gathering, a w tym są, to się jakoś nazywa inaczej. Ale już nie pamiętam jak. W każdym razie to jest adekwatne właśnie do typów rozgrywek z Magic the Gathering, gdzie jest tam zwykły typ 1, typ 2, Extended, coś tam jeszcze, a tutaj mamy Standard i Dziczy. W Dziczy są aktywne wszystkie karty i wszystkimi kartami ze wszystkich dodatków można grać, a w tym Standardzie są karty podstawowe plus karty z dodatków z dwóch ostatnich lat. Są już właśnie Gobliny versus Gnomy oraz Klątwa Naxxramas się nie łapie. Właśnie w granie. No i w tym standardzie dają takie dzienne zadanka, żeby wygrywać partię. A jak wygramy partię, akurat dwie, takie było zadanko, to dostałem 5 pakietów. Teraz mogę dostać 7 kolejnych chyba 5 pakietów, jeżeli wygram 7 partii, ale nie chciało mi się już grać. Najwyżej wygram którymś razem, to rozegram te partie którymś tam razem, to sobie otworzymy znowu. No ale lecimy z tym koksem, żeby nie przedłużać. Pierwszy pakiecik leci. Uff. No dobra, i co my tu mamy? Zmutowany berserker. Szao, plus 2 do ataku. No, może być. Tutaj co? Radny z mrocznych włości. Otrzymuje plus 1 do ataku za każdym razem, gdy przyzwierz stronnika. To dla czarnoksiężnika karta klasowa. Rzadka karta. Ofiarna bohaterka. Agonia. Daje losowemu przyjaznemu stronnikowi boską tarczę. Dla paladyna za jedną manę. Całkiem fajne. Dla łowcy czas łowów. Zada 1 punkt obrażeń, przyzwij Mastiffa 1/1. Teraz bronie wróciły do łask. Wypaczony Worgen, ukrycie Worgen. Ukrycie wszystkie klasy, 3/1. No takie nawet karty nam się trafiły. W sumie 4 srebrne, jedna z niebieska. To być, coś tam. Coś tam może to damy. Pakiecik numer 2. Boom. Ten rewers to jest rewers, który się dostaje, że się grało też w Hearthstone, nie w Hearthstone, tylko w Heroes of the Storm. On jest... To takie połączenie między tygrami. Na przykład w Heroes of the Storm dostaje się jako mounta, czyli taki stworek, na którym się jeździ, dostaje się tak niby latającą kartę z Hearthstone'a. Tak, fajna rzecz. Tutaj mamy Gębacza z Południowych Mórz. Agonia, daj twojej broni plus 2 do ataku dla Piłotra. Dla Łotra karta. 4/4 za 4 plus Agonia, więc całkiem przyzwoicie to, co mamy. Kolejną rzadką kartę. Uczona z Mrocznych Włości dla Czarnoksiężnika. Okrzyk bojowy, odrzuć losową kartę. Agonia, dobierz kartę. Trzask burzy dla Szamana. Zdaj 4 punkty obrażeń stronnikowi za 2 many z przeciążeniem. Beztwarzowy płomieniec, przeciążenie 2, ale 7/7. Ciekawe. 7/7, sforek, no ciekawe. I co tu mam? Zbieracz wyłupów. Agonia, dobierz kartę. Wszystkie klasy, 4/2. Mogłaby się trafić jakaś legenda. Zobaczymy za chwilę, co to będzie.
Dobra, przepraszam za tą przerwę w nagrywaniu, ale tutaj musiałem sobie rzucić na patelnię jedzonko. Takie gnocchi z pomidorami i z mozzarello. Fajne takie kluseczki włoskie nadziewane. Jeść się chce, no to jest już taka godzinka, gdzie jem obiadek, a tu mamy mroczny Arakoa. Prowokacja, okrzyk bojowy, daj twojemu Situnowi +3/+3 gdziekolwiek jest. 5/7 druid. A karta Sifuna, ja przypomnijcie mi, żeby wam pokazał na końcu, bo się, ją się dostaje po prostu za darmochę tą kartę. Jak się tutaj wejdzie do tego ekranu akurat otwieranie pakietów. A Sifun to jest legenda, taki przedwieczny bóg, jak już wam mówiłem. Trzask burzy po raz kolejny, dobra, też mam dwa. Pierwszy mat Ncocha. Okrzyk bojowy, posaż bohatera w zardzewiały hak 1/3, pirat. Talię na piratach można to robić, widzę? Może? A tu mamy co? Obłąkany mrozun dla maga. Gdy rzucisz zaklęcie zamroź losowego przeciwnika. Ciekawe. Żółciopłetwy brzegowiec. Okrzyk byłby przy zwi szlam, 1/1 z prowokacją. Murlok. Metali na murlokach znowu coś. Dobra, czwarty pakiet przed sobą. Co my tu mamy? Gębacz z południowych mórz. Daj twojej broni +2 do ataku. Piraci. Dzikor, bestia. 4 na 1. Pirat, twoja broń kosztuje 2 razy mniej, 2 many mniej. Pirat z czarnej wody. Widzę, że bronie wracają do łask. Trzask burzy, no to już mam nadmiarowy, ten trzask burzy się pewnie... Wypaczony worgen, już drugi raz mi się też trafia, będę miał komplet. Wypaczonych worgenów, trzasków burzy już mam nawet w nadmiarze. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. A teraz sobie otworzę. O, co tu mi się trafiło? Znowu niebieska. Kultysta z Kerama. Okrzyk bojowy. Daj twojemu Situnowi +2/+2. 7/6/6. Potężne te stwory są tamte. Pierwotna fuzja dla szamana. Daj stronnikowi +1/+1 za każdy z twoich totemów. I co tam my? Beztwarzowy behemot. 10/10/10. Wygląda jak Cthulhu. Trochę. Fanatyczny nowicjusz, taki kolejny pomiot Cthulhu, Cthulhu albo Sifun. Situn Ftagn. Agonia, daj losowemu przyjaznemu stronnikowi +1/+1 wszystkie klasy. Epicka karta nam się trafiła, moc macek. Agonia, cofnij tę broń do twojej ręki, 2/2 dla wojownika, za 5 mana. Fajnie, że nam się trafiła epicka karta, mogłaby nam się trafić jakaś legenda, nie pogardziłbym. Lub cokolwiek, jeszcze 3 pakiety. Dobra, lecimy tu. Rzadka karta, druhna z mrocznych włości. Za każdy razem, gdy przyzywasz stronnika z jednym punktem zdrowia, daj mu boską tarczę. Paladyn. Gębacz z południowych mórz. Agonia, daj twojej broni +2 do ataku. Już go mam chyba kolejny raz. Koncyliarz kultu. Okrzyk byłoby przywróć 2 punkty zdrowia twojemu bohaterowi za każdego wrogiego stronnika. Naznaczona Situna. Boska tarcza, okrzyk byłoby daj twojemu Situnowi +2/+2. I co mamy tu jeszcze? Okrzyk byłoby daj +1/+1 twoim stronnikom z boską tarczą. Dla paladyna. Ostrze natchnienia. Fajnie. I zostawiam 2 pakiety jeszcze za mnie, nie trafiłem. Psychotron. Prowokacja, boska tarcza, wszystkie klasy, mech. Roztrzaskanie, zniszcz zamrożonego stronnika dla maga. Padlinożenny czerw, bestia, dla łowcy. Rzadka karta, zmienny cień, agonia, skopiuj kartę stali przeciwnika i dodaj ją do twojej ręki. Ciekawe, dla kapłana. Fajne. Światło w ciemności. Odkryj stronnika, daj mu +1/+1. No i dobrze. No i dobrze. I ostatnia karta. Stwór z bagien. 7/7. Znaczy 7.
A i co? Swamp Thing tak zwany. Prowokacja 6 na 8. Mocarny ze stwory. Gębar z południowych mórz. No już chyba z piąty raz był mamy. Dzikor drugi raz, czyli będzie komplecik. Konsyliarz kultu, wszystkie klasy też już drugi raz. Rzadka karta, pirat z czarnej wody, znowu mi się trafiła po raz drugi. No i koniec otwierania pakietów. Wszystkie pakiety otworzone. Dobra, moja kolekcja, miałem pokazać wam Sifuna, tylko nie wiem czy go będę tutaj gdzieś miał. Roczny Arrakoa, to nie tu. Czas łowów, gdzieś mam tego Sifuna, tylko nie wiem gdzie. Gdzieś on jest, obłąkany mrozum, to tu było dla... Światło w ciemności. To nie tu, dla kapłana ta karta jakaś będzie? Będzie. Zmienny cień, łotr. Razy 4 nawet mi się trafił. Pierwotna fuzja. Trzask burzy razy 3. Dobra, ale gdzie ten Sifun? Krzewicielka zła. Krzewicielkę zła to się dostaje tam za darmo też. Ukrycie. Prowokacja. I z tego Sifuna mam, naznaczona Sifuna i on się chyba też dostaje. Situna. Situn, Sifun, Situn. Niech będzie, że Situn. Piratka z czarnej wody. Agonia, no i co? Konsyliarz kultu razy 2. Psychotron. No i ładnie. Kultysta z Kerma. O, jest Situn, właśnie zaraz go wam pokażę. Beztwarzowy, o. Okrzyk bojowy, on 10 mana, to jest legenda, już się za darmochę dostaje, jak się odwejdzie, to właśnie w otwieranie pakietów, przynajmniej ja dostałem. Okrzyk bojowy, zadaj obrażenia równe atakowi tego stronnika, rozdzielać losowo pomiędzy wszystkimi wrogami. I właśnie tym Sifunie można zrobić pewnie deka, żeby go trzymać w talii. I tam te karty niektóre mają ten bonus, że go plusują, tak? Kiedy on wyjdzie na stół, to już może nieźle namieszać. Rozdzielony losowo między wszystkimi wrogami, więc no może być fajny deck, można złożyć, nawet gdzieś spróbuję. No ale ja w tym miejscu się z wami żegnam, dziękuję wam wszystkim za uwagę, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, do zobaczenia i cześć, pa pa!